Zbigniew Stypułkowski. Zaproszenie do Moskwy. Wydawnictwo Edition Spotkania. Wydanie trzecie. Rok 1991. Czyta Marek Prałat. Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1991. Od wydawcy. Książka W zawierusze dziejowej opublikowana została po raz pierwszy w roku 1951. Rozeszła się szybko na emigracji, a egzemplarze, które dotarły do kraju, były rozchwytane. Zdarzyło się nawet, że książka krążyła tam w ręcznych odpisach. Równolegle z polskim wydaniem książki ukazały się obce, angielskie i amerykańskie trzy wydania pod tytułem Invitation to Moscow, francuskie Invitation a Moscow, włoskie Invita a Mosca, portugalskie Convite de Moscobo, hiszpańsko-meksykańskie Invitation a Moscow, burmeńskie i arabskie. Wyjątki z tej książki w szeregu odcinkach ogłosiła czołowa prasa światowa. Między innymi Le Figaro w Paryżu, La Libre Belgique w Brukseli, Daily Telegraph w Londynie, New York Times Magazine w Nowym Jorku, Il Tempo w Rzymie, Diario de Noticias w Lizbonie, Katimerini w Atenach, Zafer w Ankarze i Hurriyet w Istambule. Ponadto prasa australijska, brazylijska, algierska i tak dalej. Książka spotkała się z gorącym przyjęciem ze strony krytyków. Ograniczamy się do przytoczenia urywków z recenzji najbardziej charakterystycznych. Członek Izby Gmin Montgomery Hyde pisał w Evening Standard: historia, jaką opowiada pan Stypułkowski, stanowi lekturę fascynującą. Jest to najbardziej przekonywująca relacja o technice komunistycznej w procesach o zdradę, jaką kiedykolwiek czytałem. Książka Stypułkowskiego, stwierdził znany publicysta Edward Kranczko w The Observer, jest nie tylko pomnikiem jego odwagi i determinacji. Jest także nagrobkiem dla tych wszystkich spod Stalina, którzy wyznali fikcyjne grzechy, byle tylko umrzeć w spokoju. Nikt, pisał John Connell w Evening News, nie dał żywszej, bardziej przekonywującej relacji o badaniach, które doprowadziły do tych oszałamiających, obrzydliwych wyznań. Arthur Koestler opisał to w powieści wysnutej z własnej wyobraźni. Opowiadanie pana Stypułkowskiego jest straszliwe przez to właśnie, że jest tak wprost wzięte z życia. Sir John Square zakończył swą recenzję w Illustrated London News następująco. Stypułkowski obserwował wszystko, na co patrzył, miał liczne kontakty z ludźmi i zachował poczucie humoru w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Książka jego być może posłuży do przekonania niektórych czytelników, że Polacy mimo wszystko nie są ludźmi tak bardzo nierozsądnymi. Wybitny publicysta i późniejszy członek gabinetu brytyjskiego R.H.S. Crossman stwierdził na łamach New Statesman and Nation, że Stypułkowski przetrzymał swój proces jako odosobniony przedstawiciel zachodniego humanitaryzmu. Jest to opowiadanie o tym, jak izolowana, pozbawiona snu, zgłodniała istota ludzka pokonała potężną machinę obmyślaną specjalnie celem zniszczenia osobowości ludzkiej. Harry Schwartz recenzję swą w New York Times zakończył tak: jest rzeczą nieprawdopodobną, by naród zdolny do takiego heroizmu, jaki opisuje książka Stypułkowskiego, mógł się kiedykolwiek podporządkować panowaniu sowieckiemu, choćby nawet maskowanemu przez obecny reżim marionetkowy. Pan Stypułkowski pisał Lewis Janet z New York Herald Tribune najwidoczniej okazał się bystrym i obrotnym prawnikiem, równocześnie zaś człowiekiem niezwykłego fanatyzmu i wiary.
Crane Brighton, profesor historii na Uniwersytecie w Harvard, wypowiada w tymże piśmie pogląd, że Stypułkowski zniósł męki śledztwa i procesu w oparciu o poczucie swej godności jako chrześcijanin i Polak. Wersja filmowa książki pojawiła się w roku 1956 na ekranach telewizyjnych Stanów Zjednoczonych i Kanady pod tytułem I Am Not Alone i wyświetlana była przez wiele lat następnych. Ówcześnie senator Richard Nixon i członek Izby Deputowanych John Kennedy, obaj późniejsi prezydenci Stanów Zjednoczonych, wnieśli do Congressional Record oświadczenia, w których między innymi wzywają Amerykanów do czytania Invitation to Moscow Stypułkowskiego. W przeglądzie książek najbardziej poczytnych londyński Daily Telegraph wymienił na rok 1951 Invitation to Moscow jako książkę roku. Jest ona do ostatnich czasów źródłem dla setek książek, jakie ukazały się na Zachodzie z zakresu historii, polityki, psychiatrii, a nawet medycyny. Wśród nich monumentalne dzieło Lionel Curtisa Civitas Dei. Wyznawanie i uzupełniane periodycznie poświęciło relacji Stypułkowskiego cały rozdział zatytułowany United Nation Conference. Natomiast wiedza historyczna o wydarzeniach, które są treścią książki w zawierusze dziejowej, jest w kraju bądź zafałszowana, bądź zabita. Głód tej wiedzy wciąż potężnieje w młodym pokoleniu. Jest to dla nas bodźcem dla ogłoszenia nowego wydania książki. Gdy ukaże się w roku 1977, będzie to również hołdem wobec przywódców polskiego podziemia w 32. rocznicę ich porwania i sądzenia przez sowiecki trybunał w Moskwie. Temu wydaniu książki w zawierusze dziejowej, przejrzanemu i uzupełnionemu, dajemy tytuł Zaproszenie do Moskwy, ponieważ pod tym tytułem zdobyła pozycję światową. Włączamy do niej w tłumaczeniu wstęp z wydania angielskiego pióra High Travel Rapera, profesora Uniwersytetu w Oxfordzie, najwybitniejszego współczesnego historyka brytyjskiego. Uprosiliśmy także autora książki o napisanie posłowia, które rzuci światło na wydarzenia w niej opisane z perspektywy dzisiejszej. Przedmowa do wydania angielskiego. Polska, pierwsza ofiara wojny 1939-1945, była też bezpośrednią przyczyną jej wybuchu. Od roku 1772 dla Europy zawsze istniał polski problem. Rosja, jeden z krajów, które w tej wojnie odniosły wielkie zwycięstwo, stanowi dla nas teraz problem jeszcze większy. Oba te problemy, polski i rosyjski, są przedstawione w niezwykłej historii zawartej w tej książce. Zbigniew Stypułkowski był wybitnym prawnikiem i politykiem w Rzeczypospolitej Polskiej lat 1919-1939. Kiedy Rzeczypospolita padła, Stypułkowski znalazł się najpierw w niewoli sowieckiej, gdzieś 350 mil na północowschód od Moskwy, a potem w niewoli niemieckiej w Bawarii. Po powrocie do kraju stał się przywódcą polskiego ruchu oporu. Pod koniec wojny został znowu podstępnie uwięziony przez Rosję i jest jednym z nielicznych, którzy zdołali wrócić do Europy i opowiedzieć historię aresztowania, śledztwa i przewodu sądowego w jednym z owych wielkich, pokazowych procesów o zdradę inscenizowanych w dzisiejszej Rosji. Jego relacja rzuca zatem światło na niektóre z najbardziej palących problemów Europy Wschodniej, a także polityki światowej. Problem Polski można ująć w sposób prosty. Polska jest jednym ze starych państw narodowych w Europie i najbardziej na wschód wysuniętym bastionem zachodniej kultury. Do XVIII stulecia jej pozycja we wschodniej Europie była zabezpieczona. Długi okres niepodległości dał Polakom świadomość narodową, która
pozwoliła im przetrwać późniejsze niepowodzenia. Polska rozciągnęła nawet swą władzę i wpływy kulturalne na niepolskie tereny Białorusi i Ukrainy. Ale Polska nie miała naturalnych ani też obronnych granic. Dopóki państwo polskie było otoczone tylko przez księstewka niemieckie i wzajemnie wrogie sobie narody, było to niedogodne, ale nie było niebezpieczne. Ze wzrostem potęgi Prus za Fryderyka Wielkiego i Bismarcka na północy i zachodzie, a Rosji za Katarzyny Wielkiej i carów na wschodzie, stało się źródłem katastrofy. Wtłoczona między dwa militarne kolosy, ta forpoczta zachodniej kultury została odcięta i zagrożona. Losem Polski miał być podział między Prusy i Rosję, gdy mocarstwa te były silne i działały zgodnie, a niepodległa była tylko w krótkich okresach ich słabości i sprzeczności interesów. W ciągu ostatnich lat 150 wolę niepodległości wyrażał jedynie romantyzm polskiej inteligencji na wygnaniu, bohaterskich konspiratorów i skazanych na klęskę powstań. Tylko dwa razy niepodległość była osiągnięta. W latach 1807-1814, kiedy Napoleon chwilowo trzymał w ryzach Prusy i Rosję, i po roku 1918, kiedy to Niemcy zostały obezwładnione przez klęskę, a Rosja przez rewolucję. Święte przymierze przesądziło los pierwszego odrodzenia Polski, pakt Hitlera ze Stalinem drugiego. Od tego ostatniego zaczyna się relacja Stypułkowskiego. Pakt Hitlera ze Stalinem był cynicznym, doraźnym zabiegiem, ale ma także znaczenie symboliczne. Przyjmuje się czasem, że Hitler i Stalin uosabiają dwie podstawowo sprzeczne tendencje. Jeden – dyktaturę skrajnej prawicy, a drugi – skrajnej lewicy. Tak nie jest. W rzeczywistości obaj, choć różnymi sposobami, dążyli do osiągnięcia podobnej władzy, opartej o podobne klasy społeczne i utrzymywanej przy pomocy podobnych metod. A jeżeli zwalczali i obrażali się wzajemnie, to nie z powodu nie dających się pogodzić politycznych sprzeczności, ale dlatego, że byli godnymi siebie rywalami. Jeden podziwiał i studiował metody drugiego i mu ich zazdrościł. Obaj nienawidzili liberalnej XIX-wiecznej zachodniej cywilizacji, której zniszczenia otwarcie sobie życzyli. Niepodległość Polski jako osiągnięcie i przypomnienie tej cywilizacji była przedmiotem jednakowej nienawiści obydwu i w roku 1939 z jednakową satysfakcją połączyli swe siły, by ją zniszczyć. Postanowili niszczyć ją systematycznie i zniszczyć całkowicie. Zdecydowali zniszczyć nie tylko polityczną niezależność Polski, ale także jej bogactwo, jej kulturę, jej system polityczny, jej elitę. Nie było tu różnicy między podejściem nazistów i bolszewików. Jest mnóstwo dowodów potwierdzających całkowitą zgodność między nimi, zarówno w relacji Stypułkowskiego, jak i gdzie indziej. Tłumaczy to fakt, że Polska, niemal jedyna w Europie, nie miała do zaofiarowania piątej kolumny ani nazistom, ani komunistom. Co Polakom pozostawało do zrobienia? Jako naród są często oskarżeni o romantyzm i nieodpowiedzialność w polityce, o brak zdolności do rozpoznania podstawowych warunków swej niezależności. Taki zarzut można, jak sądzę, wysunąć wobec ich polityki w okresie międzywojennym, ale zarzut taki stosuje się także do innych w owych latach. Natomiast jednego błędu Polacy nie popełnili, a mianowicie po wydarzeniach 1939 roku nie oczekiwali, że w zamian za absolutne zaufanie i kompromisy Rosjanie zagwarantują przywrócenie Polsce niepodległości. To wygodne złudzenie pozostawili innym. Cóż więc zrobili? Stypułkowski mówi, co zrobili.
polegając na rządzie emigracyjnym w Londynie w zakresie poparcia dyplomatycznego i informacji, zbudowali na swej ziemi organizację oporu wobec Niemców. Później, kiedy Rosjanie stali się wrogiem Hitlera i aliantem Wielkiej Brytanii, Polacy starali się współpracować z nowymi aliantami ich aliantów, ale zawsze przyjmując jako bazę niezależność. Dokładny stopień zależności lub niezależności był różnie interpretowany przez różne polskie partie polityczne. Przywódcy polscy mieli nadzieję, że będą mogli zbliżającym się do polskich granic armiom sowieckim udzielać pomocy zbrojnej w zwalczaniu wspólnego wroga, nie szkodząc swej przyszłości politycznej. Ta polityka naturalnie mogła być fałszywie interpretowana. Kryzys tej polityki nastąpił w lecie 1944 roku. W tym czasie zachodni alianci wkroczyli już do Francji, a Rosjanie weszli na terytorium Polski. Polski ruch oporu, którego Stypułkowski był teraz jednym z politycznych przywódców, zdecydował się na heroiczne, ale jak się okazało, w nieodpowiednim momencie rozpoczęte powstanie warszawskie. Powstanie miało trwać tydzień, a celem było uwolnienie Warszawy przed wkroczeniem wojsk marszałka Rokossowskiego. W rzeczywistości powstanie trwało 63 dni i jego przywódcy, rozczarowani brakiem wsparcia ze strony Rosjan, zmuszeni byli do poddania się wreszcie niemieckiemu dowódcy. Rokossowski wkrótce potem wprowadził swe oddziały do zrujnowanej Warszawy. Cokolwiek było przyczyną tego opóźnienia, wynik jest jasny. Rosjanie mogli zająć Warszawę jako wyłączni zwycięzcy nad Niemcami. Polski ruch oporu, osłabiony przez bohaterską klęskę, nie mógł już dłużej mieć nadziei na pertraktowanie z Rosjanami w charakterze równych partnerów. Jego przywódca, generał Burko-Morowski, został nawet ogłoszony przez komunistów zdrajcą Polski. I dziś jako uchodźca jest w Anglii, zaś marszałek Rokossowski, nowy polski minister obrony, wydaje rozkazy komunistycznej armii w Polsce. Wrogość Rosjan w stosunku do polskiego ruchu oporu da się łatwo objaśnić. Był zbyt niezależny. Potrzeby militarne nakazywały Rosjanom polegać na narodowym ruchu oporu w każdym okupowanym kraju, ale w zasadzie albo kontrolowali taki ruch, albo też mieli nadzieję na zdobycie kontroli za pośrednictwem miejscowej partii komunistycznej. W Rumunii i Bułgarii zawsze sprawowali bezpośrednią kontrolę. W Jugosławii ją osiągnęli. Nawet we Francji i Włoszech komuniści byli dostatecznie silni, by oddziaływać na ruch podziemny i oczekiwali, że go opanują. Ale Polska była wyjątkiem. Społeczeństwo było lojalne wobec dawnej warstwy rządzącej. Rosjanom nie ufano jako dawnym ciemiężcom. Komuniści, ich agenci mieli wpływ niewielki. Zniszczenie patriotycznego ruchu oporu i zastąpienie go organizacją komunistyczną było przedsięwzięciem znacznie trudniejszym w Polsce niż w Jugosławii, ale Rosjanie uznali, że jest jeszcze bardziej nieodzowne. W tym celu trzeba było osłabić i zdyskredytować ruch patriotyczny. Tragiczny koniec powstania warszawskiego go osłabił. Aby go zdyskredytować, przyjęto inną metodę. I tu już przechodzimy do drugiej, jeszcze bardziej niezwykłej części relacji Stypułkowskiego. Jest to historia porwania pod pozorem zaproszenia na śniadanie do marszałka Żukowa. 16 polskich przywódców, przetransportowanie ich nie do kwatery głównej marszałka, ale do więzienia na Łubiance w Moskwie w celu poddania ich śledztwu i przygotowania do jednego z tych pokazowych procesów publicznych, które są tak istotną cechą bolszewickiej polityki. Czytelnicy brytyjscy wiedzą już coś niecoś o doświadczeniach Stypułkowskiego w Moskwie. Wagi tych doświadczeń nie można nie docenić. Bo jeśli nazizm i komunizm są pod wieloma względami podobne, są też pod wieloma względami różne, a mechanizm procesów publicznych jest jedną z tych różnic, o których wiemy najmniej.
Jest to różnica psychologiczna, a może ideologiczna. Nazizm, pomimo gigantycznej biurokracji, był arbitralną tyranią despoty somnambulika, kierującego się tylko własną intuicją. Komunizm, niezależnie od wahań polityki, jest jakby hierarchią kościelną, której papież i kardynałowie uważają siebie jedynie za interpretatorów nieomylnego systemu. Zatem wielkie procesy publiczne inscenizowane przez nazistów o podpalenie Reichstagu w 1933 roku i sądy ludowe w 1944 przerażały swoją niesprawiedliwością i brutalnością, ale nie miały charakteru tajemniczego obrzędu. Wielkie procesy bolszewickie o zdradę, procesy starych bolszewików w roku 1936, przywódców Armii Czerwonej w 1937, przywódców chłopskich i księży we wschodniej Europie po roku 1945 miały całkowicie odmienny charakter. Ich złowróżbna powtarzalność, nieoczekiwane zachowanie się ludzi na tych procesach sprawiły, że groteskowe bezprawie nabrało cech bezosobowej liturgii świętego oficjum z czasów kontrreformacji. Nigdzie nie jest wyraźniejszy ten tajemniczy mechanizm niż w publicznym przyznawaniu się oskarżonych, którzy na procesach z taką niesamowitą prawidłowością potępiają samych siebie jako heretyków i grzeszników. Początkowo zachodni obserwatorzy byli zdumieni tymi niezwykłymi wyznaniami i na próżno szukali ich wytłumaczenia. Niektórzy podejrzewali tortury, ale więźniowie zawsze wydawali się zdrowi. Inni stosowanie środków farmakologicznych, ale przecież więźniowie poza tym, że się przyznawali, byli opanowani i zachowywali się normalnie. W 1940 roku Arthur Koestler ogłosił swą słynną książkę Ciemność w południe, w której daje świetne, choć hipotetyczne wyjaśnienie. W 1945 roku Isaac Deutscher w biografii Stalina wyjaśnia, że takie zaparcie się siebie stanowiło dla załamanych opozycjonistów rytualny obyczaj, było czymś naturalnym. Ale argumenty przytoczone przez Koestlera i Deutschera, choć bez wątpienia są częściowo słuszne, nie tłumaczą jednak wszystkiego, ponieważ mogą być stosowane tylko wobec marksistów. Koestler i Deutscher zakładają solidaryzowanie się w zasadzie z porządkiem społecznym, który został utożsamiony z władzą Stalina. Po wojnie, podczas publicznych procesów byliśmy świadkami równie groteskowego przyznawania się do winy niekomunistycznych przywódców chłopskich i kardynała Kościoła rzymskokatolickiego, gdy tymczasem komunista Trajczo Kostow, który przyznał się do winy w więzieniu, doprowadził do szału bułgarskich sędziów, odwołując swe wyjaśnienia w sądzie. A dalej, spośród 16 przywódców polskich porwanych do Moskwy w 1945 roku, żaden z nich nie był komunistą, 15 przyznało się na procesie do winy. 16 był Stypułkowski. Nie przyznał się do winy w więzieniu, oświadczył sądowi: nie jestem winien i, co jest największym zaskoczeniem, uratował się. Jego sprawozdanie z tych doświadczeń ma dlatego wyjątkową wartość. Nie wiem o istnieniu innego materiału, który w równym stopniu pozwalałby nam poznać psychologiczne chwyty i metody stosowane przez komunistów w przygotowaniu procesów. Nie torturowano Stypułkowskiego, nie dawano mu środków farmakologicznych, ale jego opis życia w więzieniu na Łubiance, stopniowe osłabianie zdolności do stawiania oporu przez dozowanie niewygód, różnorodność argumentów wysuwanych podczas 141 przewlekłych przesłuchań, na które był zrywany ze snu 70 razy w ciągu 71 nocy, wykorzystywanie ludzkich słabości, tłumaczy zachowanie się tych 15 innych. Pospiesznie
podkarmiani, by w sądzie mogli robić wrażenie zdrowych i dobrze wyglądających, przyznawali się jednakże do win osaczeni przez swoje poprzednie wyjaśnienia. Polegali na obrońcach, którzy ich nie bronili, lecz tylko w sposób służalczy wobec sądu i uwłaczający oskarżonym, starali się pomniejszyć wagę przestępstw, do których oskarżeni się przyznali. Stypułkowski nie polegał na rosyjskich obrońcach. W więzieniu opanował rosyjski i sam się bronił przed sądem. Po procesie trwającym 3 dni został skazany na 4 miesiące więzienia, z czego ponad połowę już odbył. Dlaczego dostał tak łagodny wyrok? Nie dlatego, możemy być pewni, że dowiódł swej niewinności, bo jak ostatnio wyłożył Wyszyński, w prawie sowieckim jest to element nieistotny. Poza tym 3 spośród jego kolegów zostali uniewinnieni, choć przyznali się do winy. Prawdopodobnie faktyczne uniewinnienie Stypułkowskiego było chwytem taktycznym dla opinii zagranicznej. Rosjanie chcieli zdyskredytować polski ruch oporu, ale w 1945 roku zależało im także na zachowaniu pozorów dla utrzymania dobrych stosunków z Zachodem. Wobec tego, że mocarstwa zachodnie wciąż chciały być oszukiwane, pod warunkiem, że od czasu do czasu dostaną jakiś ochłap dla uspokojenia sumienia, Rosjanie mogli poprzestać na 15 ofiarach, które przyznały się do winy. Była to wystarczająca dyskredytacja i pozwolić sobie na uniewinnienie kilku, by udobruchać swych aliantów. Jak się okazało, taki był ostateczny rezultat. Zachodnie mocarstwa przez swą słabość, samooszukiwanie się i aktualne racje polityczne ułatwiły rozwój wydarzeń, w których wyniku patriotyczny ruch oporu w Polsce został zastąpiony przez tak zwany Komitet Lubelski, a następnie przez rząd komunistyczny. Był to odpowiednik sytuacji w Jugosławii, gdzie Tito zajął miejsce Michajłowicza, nim, korzystając z dogodniejszego położenia geograficznego, wszedł na drogę odchylenia nacjonalistycznego. Tak więc Stypułkowski powrócił z Moskwy i napisał tę książkę. Historię, którą opisał, starałem się przedstawić w szerszej perspektywie, tak jak to widzi Anglik. Książka ta dotyczy problemów europejskich, ale jest to także historia osobistej wytrwałości i odwagi, która sama przez się zasługuje na zainteresowanie, a wreszcie książka ta daje przykład, który może pomóc człowiekowi przetrwać w dzisiejszym świecie. Filozofie totalizmu zwalczają indywidualizm i systemy wychowawcze, których zadaniem jest kształtowanie charakteru człowieka. Jako cel filozofie te głoszą sprowadzenie ludzi do roli marionetek i wypracowanie niezawodnej techniki, dzięki której marionetki te mogą być wprawiane w ruch z woli tych szczęśliwców, którzy trzymają sznurki. Publiczne procesy w krajach komunistycznych mają między innymi potwierdzić niezawodność tej techniki. Ale są jeszcze tacy, co wciąż wierzą w wolną wolę i umieją, a także mają odwagę przeciwstawiać się temu do końca. Wszystko sprzysięgło się przeciw nim. Tak bardzo, że jeżeli znajdzie się 1 na 1000, to już będzie wystarczający dowód, że słuszność jest po ich stronie. Ta książka jest historią tego właśnie jednego. He. L. Trevor Roper, Oxford, grudzień 1950. Zaproszenie do Moskwy, taśma 1, koniec ścieżki 1.